nagrywałem, bo zaczynamy nie było sensu. Ja wiem, że to jest tak jeden wielki spontan. Także zaczynamy. Także plany są takie, żeby wsiąść tylko w pociąg, a później się okaże. Tylko wsiąść do samolotu, a później to się okaże. Takie są plany. No. To wszystko. Dobre. Has visto partido con Legia Varsovia? Cel partido Olimpia Motagua. Jedziemy właśnie. Ta jeno, ej. Jedziemy właśnie taksówką. Próbujemy się dostać do swojego hostelu. Patrząc po ulicach, jest szczerze tak niezbyt interesujące, bym powiedział na pierwszy rzut oka. Od razu wyszliśmy. I tak właśnie wyglądają. A tu przed nami policjanci, którzy pilnują tutaj porządku. Wygląda przystanek autobusowy. Można zauważyć, że jest szerszy, większy, bardziej przestronny niż takie malutkie w Polsce. Może dlatego, że tutaj więcej osób podróżuje komunikacją miejską. Widzimy tutaj typowy autobus, ale zwróćcie uwagę na ciekawe ozdoby felg. Troszeczkę niebezpieczne, jakby ktoś blisko stanął, ale de facto bardzo oryginalne, jeszcze nigdy takiej nie widziałem. No ten kolejny już raczej tego nie ma. Widzimy, jaki mamy widok z jednej z uliczek. No i dzisiaj podróżujemy w trójkę. Kolega z Polski, akurat z łódzkiego województwa, też się z nami załapał. I dzisiaj chodzimy sobie we trójkę. I tutaj też widzimy patrol policyjny jeszcze. Wydaje mi się, że to jest stara Łada. Także takie są tutaj klimaty. Mimo tego, że istnieje tutaj taka, bym powiedział, biedna, to i tak są uśmiechnięci, dobra muzyka, dobry nastrój. I zaobserwowałem, że jak słyszą muzykę, to praktycznie każdy śpiewa i zna utwór i rytm. To widzimy, jak Artur znowu się pyta coś niepotrzebnego, tylko żeby poprawić swój hiszpański z panią policjantką. Meta, przegapiłem. Jesteśmy akurat na lokalnym wyścigu kolarskim. Widzimy tutaj, jak bardzo mocno dopingują kolarzy. Także typowy dzień niedzielny wyścig kolarski. Widzimy, jak mała dziewczyna sprzedaje produkty na ulicy. No dosyć spotykany widok, chociaż nie wydaje mi się, żeby skończyła 18 lat, no ale no cóż, trzeba sobie radzić. Tutaj zobaczyć pomnik na jednym ze skrzyżowań. Dosyć wymowna sylwetka tego pana trzymającego kałasznikowa i łom, który de facto nazywa się Oskar. O co tutaj chodziło? Mogę się tylko domyślać. Widzimy właśnie bardzo piękny kościółek usytuowany w centrum miasta. Bardzo dobrze zachowany. Jednakże na pierwszy rzut oka widać, jakby on by miał ze 100-200 lat. Może dlatego jest nadgryziony przez ząb czasu. Przez klimat, który tutaj panuje. Jest bardzo ciepło, bardzo wilgotno. I to wpływa też na eksploatację, na wizerunek tego kościółka. A tutaj widzimy bardzo ładny plac. Bardzo ładna pani. Można podziwiać bardzo ładną panoramę. Oczywiście takie egzotyczne ptaki, które sobie przesiadują na takich wbitych palach. Bardzo ładnie to wygląda. Przychodzę koło parku i widzę tutaj bardzo ładny pomnik. Taki jakby to altanka w środku parku. Bardzo ładnie, malowniczo. Tu widać, że sobie lokalni ludzie sobie siedzą. No i tak to wszystko wygląda. Jesteśmy w galerii. Właśnie widać, jak audiencja czeka na pokaz mody tutaj lokalny. Bardzo ładnie, kolorowo, miło, przytulnie. No, dziewczynka dostała parę peso. Przyjechała po wodę sobie tym wózeczkiem. Pewnie rodzice ją wysłali. I tak sobie siedzi bidulka. Na serce się kraje na taki widok. Nie bawią się dzieciożki. No fotografia. No, bym powiedział beztroskie życie, no ale nie zazdroszczę im tutaj tych realiów.
ciężko na pewno mają i ciężko na pewno jest. Widzimy taki niezbyt normalny widok, jak malutki chłopczyk próbuje zarobić na życie, myjąc na skrzyżowaniu okna, szyby samochodów. Jak widać, nikt nie chce mu nic dać i troszeczkę jestem sfrustrowany. Idziemy czy jak? No ale taki widok jest, że nie dosyć przyjemny patrzeć na takie ubóstwo. Jest bardziej niebezpiecznie. Zabłądziliśmy troszeczkę i już nas pouczyli, żebyśmy tu nie wchodzili, ale oczywiście ten musi tu wejść.